Dobra, jeżeli oglądacie to w momencie, dopiero jak to weszło, to jest obecnie wczytaj grą. Wczytaj. Dobra, co ja miałem? A tak, przeciągnąć rury. Dobra. Oj, patrzcie na to. O. Jak szybko się to zapełni? Teraz musimy zrobić. To, czyli cegieł potrzebujemy. I żelaza. A właśnie miałem tutaj rozpocząć odcinek, tutaj na tym pięknym czymś. A właśnie, w ogóle ile już tutaj jest? Nasz przestań tego produkcji i zrób mi takie dwa. To by trzeba zrobić, a w sumie się dociągnę, nie potem, rury. Bo co ja chciałem zrobić? Dać to niedaleko wody, ponieważ potem będzie to potrzebowało wody. To można wszystko potem też przygotować, w sumie jeszcze pod to.
Ej, za blisko to jest siebie. Dwa w dół, wtedy tu. W sumie mógłbym od razu to pociągnąć do wody. Potem nie będzie z tym zachodu. Albo po prostu. To jak gdyby tak po prostu podpiąć pod tamten spływ. Ej, zadziałało, patrzcie. Teraz tylko tu. Dobra, jeszcze chcę siarkę. W tym momencie, w tym miejscu należy zrobię 5 zbiorników. Na gazol. Dobra. W sumie 4 wystarczą na ten moment. Dobra, teraz ty. No, radzę się od razu. Dobra, to też trochę zrób. Właśnie mapa. Widzieliście? O, chciały już nas zaatakować. To były z góry. Stąd było. Właśnie, szyno, życie Factorio 3.
Dobra, wszystko jest poprawnie podłączone. Czemu ty nie rośniesz? Ty jesteś podłączony do tego. A, okej, okay. Wszystko jest. W sumie to się dobuduje jeszcze jedno takie. To się lekko przebuduje. To w sumie też. Rurki się podciągnie. I będzie cacy. Ja tylko mam nadzieję teraz, że z dobrej strony to wszystko popostawiałem. Jak idealnie, patrzajcie. I teraz tak. Tak, pójść. To można by pod sam zawór i pyk. Jest tylko... Dobra, gdzie jeszcze jest ropa? Tu. To problem nie jest sama w sobie ropa. To znaczy, jest sama ropa. Przetwórstwo jest bezbłędne, tylko ropy nie ma. Mogę już tworzyć, nie mogę. Czego potrzebuję, by tworzyć? To jest nam bardzo potrzebne. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Ja chwilowo nie mam nic do robienia. Muszą mi się badania zrobić, żeby cokolwiek dalej mu zrobić.
Dobra, te. I ty, wy mi się macie robić. To was zisiu. Macie mi się robić. A to tu skąd? Kurde, czemu to jest pod C? Fatalne strzelanie, powiem wam. Nie, ja potrzebuję granatów. Ale czy ktoś mi powie, co to ma oznaczać? Kurde, znikąd się pojawili. Okej, co tu się stało? Coś kliknąłem. Nie wiem co. Teraz czemu tutaj się pojawił węgiel? Nalecę do 50 i będzie ok. Cztery, pięć. Dobra. To oznacza tylko wojnę. Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze? Że najlepiej to by było, gdybym ja zaczął robić to, by... Gdybym potrzebował baterii, by zrobić działka takie. A żeby takie działka w ogóle móc zrobić, to ja potrzebuję. Czekajcie, które to dodawało? Jak zacz... Ej, bo czegoś tutaj nie kapuje. O, to jest to, okej. To jest nam potrzebne, moi drodzy. Tutaj robię osobną produkcję dla mnie. Ostra amunicja, mech.
Ta wystarczy nam. Poza tym ostrą byśmy wykorzystywali tylko do tego. A jak? Bo to się robi. Dobra, żeby dało się tutaj przechodzić. Was. Teraz. Dobra. Dokąd się robić. No jest właśnie, to jest ten moment, w którym to jest o tutaj. Trzeba rozsunąć te laboratoria. Niech najpierw tylko się skończy to wszystko budować. Budować, robić. 1, 2, 3, 4, 5. No ja będę potrzebował. Boże, jakie 5? Potrzebuję takich 10. I w sumie 5 tych już jest. 10 tych już jest, więc. Nam zasało tą produkcję tego. Jak nam zasało tego produkcję? Wpierw to. Tych potrzebujemy więcej. Płytki żelazne. Ale co się wydarzyło takiego, że tak nam zmalała ta tyle tego. Nie wiem, czy ja coś przeoczyłem. Co jest wysoce prawdopodobne, ale czy ja coś przeoczyłem? Tak, przeoczyłem. To nie powinno być moim tutaj w tym miejscu. No ale to tak fajnie wygląda, kiedy on tak ciągle macha, tak w kółko. Kręci, kręci tym. Więcej tych. To jest moje orędzie do ludu. Więcej tych.
Ej, nie, 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 cofnij, Tomasz. A teraz na poprawną taśmę będziesz wrzucał? Nie! Dobra. Silniki rób. Ty, to rozwiązuje wszystkie moje problemy związane z tym miejscem. O nie! Ale teraz z tej strony to trzeba zrobić. O nie, bo teraz trzeba kolejne takie zrobić. Patrzcie, błędy. Jest to fioletowe, to jest to fioletowe. Patrzcie, tu ty filtrujesz mi czerwone. Dobra, ale ty już musisz robić tak, bo wszystkie błędne wsadzam do tego. Niech się dzieje wola nieba. Właśnie ogarnąłem, że nie włączyłem stopera, ale już cóż. Co zrobiliśmy w tym odcinku? Jeszcze więcej prątaniny kabli. Przygotowujemy to pod zmianę. Rozpoczęliśmy produkcję ropy. To znaczy... to jest zbiornik na... gazol, smar i paliwo. Na te trzy rzeczy rozpoczęliśmy. Mamy wydobycie 7,5 na sekundę. Zabójcze jest. Wieżyczka obronna broni nas przed złymi bebokami stąd.
To będzie moja ropa. No ale po prostu chamstwo. Beboki, 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 beboki. Ropa. Łączne wydobycie 1671%. Ja po prostu chcę nawet tylko tą. Ja chcę tylko do tej dojście zrobić rurociąg taki. Ziu, 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 taki jak tutaj, taki ziu, ziu. Tyle, że stąd. Tak pusi tu. Jeszcze o tą zahaczyć przy okazji. Tych beboków się pozbyć. Ale teraz możecie sobie porównać. Tutaj takie coś. To jest 4x4. To jest 4x4 kratki. To możecie sobie zobaczyć. Patrz ciągle na to. Jaka to jest wielka mapa. O. Drzewka. Przepustynne. No. Patrzcie na to. Tup, 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 tup. Wszędzie otoczeni jesteśmy bebokami. Wszędzie, gdzie jest ropa. Ej, nie, to znaczy patrzcie. Nie jesteśmy otoczeni, bo zobaczcie. To jest małe gniazdo. To trzeba wybić w pień. To jest jeden, jeden, dwa, trzy, cztery. To są cztery gniazda beboków. I mniej więcej. To jest bodajże, o ile się nie mylę, taka plójka. Bo to są na pewno gniazda. Te mniejsze kropeczki to są beboki same w sobie. To w ogóle jest, są chyba dwa gniazda. No i praktycznie wtedy wystarczy zrobić tutaj takie odgrodzenie, mur. Węgiel by zasilał elektrownię wodną. Dobra, bo tam widzę, że tam mroczy mi o tym. Ale ty jesteś. Dobra, rób mi to baterię. A zobacz, jaka piękna przestrzeń. Niedługo stanie się jednym wielkim. Nie, no ale gdzieś tutaj muszę postawić. Dobra, na koniec odcinka tego piątkowego biorę. I takie jedno stawiam tutaj przy tym. Żeby mieć wgląd w tą bazę beboków. I na moją ropę. Spójrzcie tylko na to, na te kreatury zgliczowane. Spójrzcie tylko. Odrażające. W ogóle, mówiąc taką ciekawostkę, mogłem wam powiedzieć, że kiedyś było tak, że z tych gniazd beboków robiło się jedne z takich flaszek naukowych. Jeżeli byłeś już dobrze uzbrojony. Dobra, te żółte to są to. To praktycznie nie stanowiło to ci żadnego problemu. Wziąć pod taką bazę beboków i ich wszystkich rozstrzelać. No a czemu się odgliczowaliście? W ogóle, ogólnie im większa jest nasza ekspansja na tą mapę. Tym bardziej beboki takie stają się na nas złe. Częściej nas atakują.
Widzicie, przemieszcza się. On się przemieszcza. To nie musi być plutka, ale prawdopodobnie to jest wielkie. Ogólnie to jest tak, że oni. A co ja będę? Mapa. Klikam E. Węgiel mam. To się mi będzie robiło w ekwipunku. Ja was potem będę zapraszał na piątkowy odcinek Faktory, który nagram za niedługo. Ten to jest poniedziałkowy, w poniedziałki od dzisiaj, czyli w sumie dla mnie soboty, dla was już poniedziałku. Boże, niedzieli. Dla mnie niedzieli, a dla was poniedziałku. A w sumie zrobimy odcinek specjalny, atakujemy bazę beboków. To już mogę się z tym życiem tutaj pożegnać. Dobra, osobna produkcja tego. Taka moja prywatna, to może być tutaj w sumie, patrzcie. Patrzcie, typ. Typ. Może nie poczekajcie, patrzcie, bo to trzeba by zrobić. W ten sposób. Miedzi. Gdzie to teraz jest? To? Ty i ty. A to i tak nic nie zrobię, dopóty mi się moje granaty nie skończą budować. To przynajmniej znowu połączenie im. Dobra, jeszcze 5 granacików. Dwa. Osiem sekund. Jeden. Nowy rok!
Dobra. Silniczki. A w sumie gdyby zrobić materiały łatwopalne i dopiero nimi zaatakować. No, to jest pomysł. Że nie no. Dobra, atakujemy tamten mniejszy zakątek. W tym momencie. Życzcie mi szczęścia, żebym tego życia nie stracił. Dobra, to jest te złoże. Wchodzimy do paszczy lwa. Wracamy. Proszę. Czyżby ataki ustały? Hehehe. I było ze mną zadzierać? Co? Szybkość badań. Dobra, i te gniazdo już nam nie zagraża. Jednak ja wolę tutaj sobie zostawić, gdyby inne zaczęły atakować. No. No to kończymy nasz odcinek, tylko dojdę do tej innej. Ale już nie jest. Dobra, z tego miejsca zakończę odcinek. Rozglądając się po mojej pięknej fabryce, się z wami żegnam. Cześć!